zgadnijcie, kto wygra w tym roku, miasto czy zima? Nikt tego nie wie. Miejmy nadzieję, że zima nas nie będzie lubić i że posypie trochę w okresie Bożego Narodzenia, bo Boże Narodzenie bez śniegu byłoby znacznie smutniejsze, a później, że odpuści i że nie będziemy musieli wydawać 17 milionów złotych i nie będziemy musieli wydawać 17 milionów złotych w błoto. Ja rozumiem, że tyle ile wydajecie, to zależy od tego, jaka jest zima. Ostatnie dwie zimy były bardzo surowe. Czy faktycznie te wydatki miasta wtedy są większe? Ile tak średnio wydaje miasto na zwykłą zimę, a ile wydaje miasto, kiedy ta zima jest surowsza? Kiedy zimy były lekkie, wydawaliśmy po kilka, po 5, 7, 10 milionów złotych rocznie. Kiedy zima jest bardzo długa, mroźna, śnieżna przede wszystkim, wówczas te koszty nawet wynoszą 18-20 milionów złotych. To są bardzo duże pieniądze. 20 milionów złotych to koszt, proszę Państwa, wybudowania dwóch przedszkoli. Więc i te pieniądze idą dosłownie w błoto. W związku z tym, że ostatnia zima dała nam chyba wszystkim w Polsce mocno w kość, nie wiemy jaka będzie zima, to chcieliśmy pokazać od podszewki problemy, jakie są z jej zwalczaniem i skutków, czyli ile kosztuje, jakie są obowiązki poszczególnych właścicieli, posesji, zarządców, bowiem odzwyczailiśmy się w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat od zimy. Ona przyszła i zaskakuje nas wszystkich, nie tylko drogowców, jak to popularnie mówimy, ale nas wszystkich po prostu odzwyczailiśmy się, zapomnieliśmy o regułach, o obowiązkach, które leżą spoczywają na każdym właścicielu, zarządcy, na przykład nieruchomości, że muszą zacząć wczesny ranek od wzięcia przysłowiowej łopaty do odśnieżenia chodnika wokół siebie. Jest to przykra czynność, ale niestety w okresie zimowym konieczna.